Kochani, założenie jest proste. Lecimy, rozbijamy się od razu na początku gry. Lecimy do gułagu. Tam mam nadzieję, że uda się zabić kogoś, kogo nie będziemy obserwować. A następnie zaczynamy obserwować graczy. No i tutaj nie wiadomo, czy trafimy na totalne dno, czy może na jakiegoś fenomenalnego gracza. Pokomentujemy gameplay. Zobaczymy decyzje, jakie podejmują. Co z tego wyjdzie? Walcz, żeby wrócić do akcji. Co ciekawe, chyba wcale w gułagu nie jestem pierwszy. Co to mówi o ludziach? No dobra. Żołnierze, wasze żałosne żywoty należą teraz do... Może uda się go zabić, może nie, zobaczymy. Zabijcie tych, którzy stoją. Przynajmniej nie będziemy go oglądać, nie? Trochę parpacz. Lecimy, rozbijamy się. Wow, wow, wow. I mamy to. Zaczynamy. Pierwsze na tym kanale. Spectating video. Zobaczymy, kogo nam przydzieli. Kogo będziemy obserwować. Czy będzie to Bambik? Czy będzie to Ninja? Zaraz zobaczymy. Kogo? Max. Max de Giza. O, widać, że chłopak zrobił już, właściwie robi wieżę. Dobrze. Teraz będzie lutował. Jak na gościa, co umie dostać się do wieży kontrolnej, no to troszeczkę wolno mu to idzie. Poza tym myślę, że... No, nie jest tu sam. O, proszę. Ale te granaty, koleżko, nie są najważniejsze. Skup się na kasie. Wspaniały i cudowny bug, który w Warzone polega na tym, że nie widzimy, ile płytek pancerza założonych ma gość. Jest oczywiście obecny. Wspaniała sprawa, uwielbiamy, tak? Przecież ta gra jest taka dopracowana. Swoją drogą bardzo długo przymierzałem się do tego, żeby nagrać wideo o tym, jak mocno deweloperzy odpowiedzialni za tworzenie tej gry mają nas, nasze community głęboko w... Nie mogę użyć tego słowa, którego chciałbym użyć, ale no mają nas głęboko gdzieś, tak? Po zakończeniu pierwszego sezonu byliśmy wszyscy bardzo, bardzo uradowani tym, że deweloperzy nas słuchają. Został usunięty ten ciężki system lutowania, który blokował gameplay. Zabrano nam plecaki, gdzie można było przenosić 70 kuźwa self-resów, co po prostu uniemożliwiało w niektórych sytuacjach ubicie gościa, tak? Przenoszenia 20 ostrzałów i innych rzeczy, tak? I byliśmy zachwyceni, bo to znaczyło, że nasze sugestie i to, co żeśmy zgłaszali i dość głośno komentowali, że jest niefajne, twierdze namierzone, zostało usunięte. Cele oznaczone na mapie taktycznej. Ale z drugiej strony, no ta gra... Słuchajcie, problemy z serwerami, olbrzymie problemy z serwerami. Tutaj na razie jest mistrz skradania, więc... Olbrzymie problemy z serwerami. Zepsuty, całkowicie zepsuty skill-based matchmaking. Tak, non-stop przesiadywanie w lobby absolutnie niedopasowanym do poziomu, którym reprezentują gracze. Co to, helikopter nie przeleci przez wieżę? To cud, tak? To jedno naprawili? Niemożliwe. Więc gra jak na nasze oczekiwania i to, czego chcieliśmy, czego oczekiwaliśmy jako gracze, tak, mając nadzieję, że twórcy wyciągnęli naukę z pierwszego Warzone'a, który był, no, trzeba przyznać, akurat wyszedł idealnie, w idealnym momencie, bo wtedy, kiedy odpaliła cała koronka i potrzebowaliśmy czegoś, co pozwoli nam spędzić czas, spotykać się i rozmawiać, to... Mieliśmy nadzieję, że jednak... No schowaj ten pistolet, koleżko, bo z piąstki wyciągnij. No. O, prawie, dobrze.
niestety. Dostaliśmy produkt praktycznie w trybie beta. Zmieniane są rzeczy, które zmiany nie wymagają. Dobra. Udało mu się, o. Nareszcie masz giwerę. No. Swoją drogą ciekawa decyzja. No ale okej. Zobaczymy, czy uda mu się dostać do sklepu. Widać, że już twierdzę ktoś robi. Jak na pierwsze spectating video, to powiem wam, że tempo zbyt szybkie nie jest, nie? Koleżka troszeczkę w krzakach siedzi. Nie wiem, czy on w ogóle płytki założył. Umknęło mi to. No, wiadomo, że kibelek trzeba dokładnie zmienić. Nie ma nic lepszego. Gość ma 18,5 tysiąca. Spokojnie w stacji zaopatrzeniowej mógłby już kupić zrzut dla siebie. Dobra, masz coś na ciężko. Dobrze, że se Max przypomniałeś, że te płytki to jednak dość istotne są. No. Swoją drogą pierwsza strefa się jeszcze nie zamknęła. Popatrzcie, zostało już 79 graczy. 78. No najzdrowsze to lobby nie jest. Dobrze! Bardzo ładnie, blisko było teraz. Dobrze, skitraj się. Może nie akurat naprzeciwko otwartej dziury, ale niech jest. Tak. Śliczne dziury po kulach, wspaniałe. Tak, 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 skradamy się. Tak, tak. No, no, ostrzał. Pewnie, bo jeszcze tego mało masz, nie? Tak jest, więcej czasu spędzaj na otwartej przestrzeni. A, ale... jego wybór, prawda? Nadciąga zrzut uzbrojenia. Co teraz? Wydaje mi się, że to był właśnie gość, który zrobił twierdzę. Max ma już 24,5 tysiąca. Obecnie osiodłał czterokołowego rumaka. I będzie uprawiał najstarszą sztukę samoobrony, czyli spierdalaido. Zamiast pojechać kupić sobie loadout. Tak? Bo po co, nie? No jak? Bo z loadoutem to każdy kupi umie wygrać. No. A Max chce nam pokazać, że niekoniecznie, tak? Ale? Stawiacie na niego, wygra? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dawaj, Maxiu! Idź na zachód! Tam musi być jakaś cywilizacja. No. Nie wiadomo. No, dawaj, Maxiu! Co się tak przyglądasz? Co tam ciekawego? Co to, granacik dymny? Chciałbyś podnieść, czy co chciałbyś podnieść, bo nie bardzo wiem. Maxiu! Na razie spokojnie. Na mapie nikogo nie ma. Zobaczymy sobie. O, loadouty już wylądowały. Max ma całkiem blisko. Zobaczymy. Zobaczymy, jaką stąd podejmie decyzję, gdzie się będzie kierował. Czy on w ogóle wie, że spadły loadouty? Czy on w ogóle wie, że gra w Warzone? Zbliża się do was chmura gazu. Nie wiadomo. O tak. No bo za mało masz jeszcze, Maxiu, kasy. Musisz... dozbieraj, dozbieraj, Maxiu. A gość, co cię zabije, to będzie tak wdzięczny. O, tak, tu się skitrajmy. To jest dobre miejsce, Maxiu. O. A gość ci podpierdzielił twojego rumaka. Tak. Nie szkodź, masz drugiego. Tak jasno. Dogonisz go. Jadź, Maxiu! Jadź, chłopie! Kurczę, kiedyś ludzie mieli to poczucie humoru. Potrafiliśmy się i śmiać z siebie i z innych i nikt się nie obrażał. No. Pamiętam, jak nie wiem, to chyba było w latach 90. pod koniec. Jak był taki krążył żart, że Niemcy zrobili kampanię reklamową
niemieckie biuro podróży zrobiło kampanię reklamową w czasów w Polsce. I główny slogan tej kampanii był: jedź do Polski na wczasy, twoje auto już tam jest. Maksiu, to na pewno ci Polak podwędził to auto. Znajdziesz go, wymacasz. Ale Max nie popuszcza. Nie. Tak jest. Maksiu, zawzięcie szuka wnęk, w których może się skitrać. Na przykład Maksiu, zauważcie, w ogóle nie uznaje zasady zamykania za sobą drzwi. O, jest ktoś. Ale za to uznaje zasadę wpierdzielić się na minę. I jeszcze jak ładnie stanął, nie? O, idzie do ciebie. Jest nad tobą. Mamy go z lewej. Maksiu, goś jest, goś! Maksiu! No, Maksiu nie dał rady. Niestety, Maksiu poległ. Nie znajdzie gościa, co mu buchnął auto, ale teraz obserwujemy Ghosta. Ghost na 2 kilach zabił Maksia. Jak zobaczył, co mu Maksiu zostawił, to oszalał ze szczęścia. Kurde, tyle tego, nie wiem, co wybrać. Bardzo dobrze. BSP odpalił. Coś ci BSP pokazuje? Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że jak obserwujemy gościa, to nie widzimy, co mu pokazuje i BSP... O! Dron był! Dron nad tobą! Uciekaj! To dron z bombą! Ghost zrobił krótką karierę. Aczkolwiek przez chwilę był szczęśliwy, ciesząc się lutem, co zostawił mu Maksiu. No to będziemy... Te z Kito. Kito będzie teraz grał. Kito zabił gościa, Ghosta, przepraszam, dronem. Kito, jak widać, nie pierdzieli się w tańcu. Też ma 2 kile. Co on tu ma? No oczywiście, że ma strzelbę, naszą kochaną strzelbę. To, co lubimy najbardziej, co obecnie powoduje, że ludzie nie mają już żadnej ochoty grać w tą grę. To jest ta strzelba. W pierwszym sezonie mieliśmy Fenka, ale Fenek wyróżniał się tym, że trzeba było umieć go opanować. Tak? Trzeba było umieć utrzymać go w pewnej płaszczyźnie, żeby typa zabić. TTK, czyli Time to Kill, był wybitnie krótki. Zbliżony jak ta strzelba. Problem jest tylko taki, że ta strzelba nie wymaga żadnego skilla. Nic! Idziesz i umłocisz! Zapalasz typów i koniec. O! Widziałeś, widziałeś gościa, widziałeś? Ruszam tutaj. Tak jest, dokładnie tak. Brawo! Pięknie oznaczył, wie gdzie ma przeciwnika. Zobaczymy, co z tą wiedzą zrobi. Zobaczy sobie. Tak, ruszam, gość przechodzi. No, ruszam tutaj. Generalną, orientacyjną lokalizację masz. Teraz raczej mógłby się zbliżyć. Myślę, że drony rozpoznawcze są mocno niedoceniane przez graczy. W Warzone 1 było to jedno z podstawowych narzędzi, które, zwłaszcza grając w składach, potrafiły ułatwić rozgrywkę, wskazywało się graczy, oznaczało, a reszta chłopaków tam jeden latał, reszta sprzątała. Po prawej na dole widzimy, że jest anty-BSP odpalone, więc już wiesz, gdzie masz przynajmniej 2 graczy w okolicy, jak nie więcej. Dobrze. Okej, pamiętaj, że gość mógł się przemieścić. On tam wcale nie musi być, nie? Chociaż chyba go słychać tu. No. No. Raczej bym zeskoczył, raczej bym zeskoczył. No właśnie. Ale decyzję podejmuje dobre. Przeczesał budynek, nie zrobił tego co prawda dokładnie. No ale, zaraz strefa będzie cię goliła. Kupisz... No masz trochę siana, możesz kupić spokojnie zrzut. Tak jest, kupił zrzut, brawo! Kupił sobie zrzucik, zaraz zbierze loadout, będzie miał perki. A to bardzo ważne w tej grze. Daje olbrzymią przewagę nad graczami, no... O, Pawełko zginął. Mamy 32 graczy. Tak, skorzystamy z auta. Mogłeś już dawno rzucić ten loadout, mogłeś jechać z perkami, ale wiadomo, nie? Z loadoutem każdy głupiej umie wygrać. Proszę bardzo. Jak idealnie opanowanie kierownicy. Spadochron otwórz! Nie? No dobrze. Jebuduję. Dobrze. Kolega podjął
Skito podjął taką decyzję, że jednak rzuci loadout tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że spotka przeciwnika. Czyli w strefie. Amazing. Ale ważne, że go ma. Tyle tylko, kochany, że nie dostajesz punktów za posiadanie loadoutu. Tylko za to... Znaczy, dobrze by było go rzucić. Teraz się... Przypomniało się dziecku? Przypomniało się? No brawo! Dobrze, co mamy? Mamy snajpę, mamy taka V i na snajpeczce kolega biega. To jest dobry wybór. Skrzynia z pancerzami jak najbardziej, oczywiście, ok. Zbliża się chmura gazu, bezpieczna strefa przeniesiona. Dobrze. Bardzo duża część społeczności jest zawiedziona tym, że przy licznych zmianach, które zostały wprowadzone w drugim sezonie, nie wróciły jednostrzałowe snajpy. Jednak ta precyzja i umiejętność posługiwania się snajpą nie są nagradzane. Przynajmniej dwa strzały. Bardzo duża część community na to narzeka. Moim zdaniem słusznie. Bo mimo tego, że wiele razy człowiek ginął właśnie od snajperów, którzy raz w dynkę i bach i po sprawie, to jednak myślę, że to powinno być nagradzane. Że ta precyzja, ta umiejętność posługiwania się, a naprawdę... To co było? Naprawdę masz w swoim loadoucie lornetkę? Zbliża się chmura gazu. Nieźle. To jest dym akurat, koleżko. Powiem wam, że jeszcze tego nie widziałem. Tu jestem zaskoczony. Faktycznie nie jest to głupi pomysł. Zwłaszcza widocznie grając solo. Widzę, że mogą być... tak, w drabinę trzeba trafić. Że są pewne plusy lornetki. Jednak ja stawiałbym albo na dymy, albo na flashbangi. Bo ta obserwacja stateczna taka z lornetką, no jednak daje zbyt dużo możliwości, żeby ktoś z boku cię zdjął. O, tam widziałeś typa, bardzo ładnie. Ruszam tutaj. Idziesz tam? Czy tylko żeś sobie oznaczył? No. Co Skito zrobi? Co zrobi ryba? Dyrydyrydydydy, kiedy cię wzywa? Ruszam tutaj. Chyba właśnie ktoś mu wszedł do hangaru, a on się nie zorientował. Skito! Zaraz zginiesz! Oznaczam cel. Mówiłem. Zbliża się mówiłem. Razu wyznaczamy nową bezpieczną strefę. I oglądamy Freeball. 20 graczy zostało, Freeball ma jednego killa. Frido właśnie buchnął cały loadout Skitowi. Nie szkodzi! Frido się nie śpieszy. Fribo był w szoku, że Skito tam siedział, a Skito się nie zorientował, że Fribo się zbliża. Nie szkodzi! Tak bywa. No! Dobrze! Swoją drogą ciekawa Fribo kombinacja, nie? Zostawiłeś sobie M13. Wziąłeś sobie taka, czyli dwie giwery na ciężką amunicję. Będziesz zżerał tą amunicję bardzo mocno. Ta M13 nie wydaje mi się, żeby jakąś tam dobrą robotę na blisko ci robiła. Ale twoja decyzja, nie wziąłeś żadnych granatów. A Skito miał? Miał Semtexy, tam leżały. Nie wziąłeś. Ciekawa decyzja. Oj! A co to się stało? Zepro go zastrzelił. Patrzcie, kurde, cały czas co przełączamy się między graczami, wszyscy po jednym. O, proszę bardzo, Zepro! Ty demonie! 11 killi! To widać, że to nieprzypadkowi ludzie.
Ważnie Fikastow? Tak jest, ważnie w Kastow, na dymach, na Semtexach. Maska przeciwgazowa jest. Proszę bardzo. Widać, że chłop ma movement dobry. Bardzo ładnie. O, ale ciśnie. Już zwęszył krew. Zwęszył krew, nie popuść się. Zostało 10, pięknie. Już prawie pięknie. Ma dominującą pozycję. Chyba w okolicy nie ma w strefie... Zobaczmy sobie, nie ma w strefie wyższego budynku. Tak? Czy ktoś mu może zagrozić? Nie. Nie, a jak wejdzie do strefy, to jest w ogóle w dominującej sytuacji. Nie wiem, co prawda. Nie, ten budynek też jest niższy. Więc utrzymując dominującą pozycję, no wygrał. Wygrał i tyle. Zepro! Hajcu troszkę masz, ziomeczku? Wiadomiks, nie? Gość orientuje się na każdą stronę. Pięknie. No. Zbliża się gaz. Sprawdza pod mostem przez szczeliny. Super. Najważniejsze, żeby nie stracił dominującej pozycji. Idzie gość. Dobrze, widziałeś go. Ale już wiem, że Zepro jak... zwęszy krew to... Tak jest. I wraca, wraca na górę. Bardzo mądra decyzja. To, że wykonuje atak, tak jak do walki wręcz, powoduje, że odradza mu się sprint. Że może ponownie używać sprintu, dlatego biegnąc do przodu, gracze używają właśnie ataku walką wręcz. To się wydaje, a zbędny manewr, po co to, po co? No właśnie po to. Po to, żeby z powrotem móc używać sprintu. Widział kogoś? Nie, nie ma nikogo. Nie ma, ale musisz sprawdzić, żeby na autostradzie być sam. Z pleców raczej nikt mu nie wejdzie. Chociaż jeszcze w teorii szansa jest, bo ten łuczek autostrady... Nie, to jest zerwana autostrada, więc nie, nie, nie ma... Zerwana czy nie? Dobrze, złapał gościa na otwartej. Pięknie! Masz... O, no właśnie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Któż to? Felix! Cześć, Felix! Felix zabił nam Zepro. Bardzo ładnie, ale patrzcie, Felix też na 12 killach. Proszę. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. No oczywiście, że szczelba. No gdzie on jest? Tak jest, no i szelba robi robotę. A jak? Zostało 5. Felix na 13 killach. Dobrze! Cyk! No i patrzcie, co ta szelba robi. Felix widać, że jest graczem takim... jedź go! I nożem! Człowieku! Ale Felix też trafił na swojego! Goddammit, Felix 15 killi. 15! Jedart cię dojechał. Ale Edard już też się z kimś szczylo. Nie wiemy, co się stało. Co się dzieje. I koniec. I koniec. Czy wygrał Edard? Czy wygrał Ryzor? Zaraz się dowiemy. No, proskurka. Gościu zrobił nuka. To jest skórka, którą otrzymują tylko gracze, którzy... wykonali bogacz. Razor! Tak jest! Tak jest! Brawo! Brawo! No. I tak jak widzieliśmy, za każdym razem sytuacja się powtarza. Gracze na jednym, na dwóch killach są pożywką rzucaną na żer. Dzięki skill-based matchmakingowi. Takim gościem jak Felix, jak Razor. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście. I mam nadzieję, że będzie to pierwszy film z cyklu i że częściej będziemy bawić się w obserwacje i komentowanie innych graczy. A póki co, do zobaczenia i ucałowania dla rodziny.